Możesz pomyśleć, że narcys się zmienił, może tak wyglądać, możesz dawać kolejne szanse, mieć nadzieję, zauważać zmianę na krótką chwilę. Myślisz życzeniowo, chcesz, żeby się zmienił. Narcys może odgrywać jedynie inną rolę, ale wewnątrz jest i pozostanie taki sam. To, że gra inaczej. To, że gra kogoś innego, to, że gra miłego, to, że udaje, nie oznacza, że się zmienił. To dalsza manipulacja, to dalsza przemoc, to dalsze robienie z ciebie głupka. Narcys chce, żebyś uwierzył w jego zmianę, że w końcu zrozumiał, nawet może cię błagać, przepraszać. Grozić samobójstwem, obsypywać prezentami czy zaproszeniami. Będzie to wszystko bardzo przekonywujące, ale chodzi o to, żebyś uwierzył w to, w co chcesz uwierzyć. Narcys wie, że chcesz uwierzyć w jego zmianę i że jak będzie miał do ciebie dostęp, jak będzie miał z tobą kontakt, to w końcu się przełamiesz i dasz mu. Jeszcze jedną szansę na zmianę. Dasz mu szansę na zmianę, która nigdy nie nadejdzie. Nie możesz mieć żadnej zdrowej relacji z narcyzem. Narcyz nie zrozumie, narcyz nie poczuje. Nigdy nie będziesz obchodzić narcyza. Nie popełniaj kolejny raz tego samego błędu licząc na zmianę u narcyza. Zmienisz tylko siebie i swoje życie. Na gorsze. Nie pozwalaj na kontakt, nie pozwalaj na powrót, nie pozwalaj na rzekomą zmianę na lepsze. Gdy wiesz już wystarczająco dużo, to nie potrzebujesz wiedzieć, czy się zmieni. A jak dalej liczysz, że się zmieni, to oznacza, że za mało czasu poświęciłeś na pracę nad sobą, za mało obejrzałeś, za mało wysłuchałeś, za mało przeczytałeś. Zbyt mało razy to powtórzyłeś nie odrobiłeś jeszcze lekcji i pracy domowej. Narcys się nie zmieni. Narcys nigdy się nie zmieni? Gdy dasz mu szansę, zobaczysz tylko zmianę, ale na gorsze. Czy chcesz przechodzić przez to wszystko raz jeszcze? Ile razy chcesz jeszcze przez to przechodzić? Wypisz sobie, co zrobił ci narcyz i zadaj pytanie, czy chcesz przez to jeszcze przechodzić. Jeśli chcesz się cofnąć do narcyza, to równie dobrze możesz nauczyć się chodzić tyłem i zapewne chodząc tyłem, potkniesz się i wywrócisz mniej razy niż w związku z narcyzem.